10 najbardziej niedocenionych Polaków. Pogaramy sobie dziś o Polakach, ale takich niedocenionych. Nie zawsze będę tutaj podawać nazwiska, czasami będę mówić trochę ogólniej, aby zwrócić uwagę na ten problem, który jest obecny w naszym kraju. Wiecie, idolem jest na przykład taki Lewandowski. Czytałem z nim ostatnio wywiad dla Playboya i było dużo gadania o jakichś fryzurach, markach, ciuchach, co to kogo obchodzi. Jest piłkarzem, niezłym, ale stał się teraz bardziej celebrytą niż ikoną piłki. Jest wiele innych osób, które są naprawdę wielkimi ludźmi i nie wspomina się o nich w mediach. Nie zaprasza się do studia, a powinno. No dobra, zaczynamy. Żurzel. Dość popularne zjawisko, lecz niedoceniane. Właśnie dlatego, że popularne to tylko na miejscu dziesiątym. Żurzel to wyścigi motocyklowe na torach zbliżonych kształtem do owalu, jedna z dyscyplin sportu motorowego. Sport ten cieszy się popularnością głównie w Europie, a w szczególności Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Rosji i Polsce. Przeglądając zestawienia zwycięzców mistrzostw świata na żurzlu, czy to indywidualnych, czy drużynowych, ciężko nie zauważyć wielokrotnie przewijającej się biało-czerwonej. Flagi. I tak jeśli chodzi o trofea indywidualne, to na przykład w ostatnim czasie rok 2017 Patryk Dudek Srebro, rok 2016 Bartosz Zmarzlik Bronz, rok 2014 Krzysztof Kasprzyk Srebro, rok 2009 Tomasz Golob Srebro, rok 2008 ponownie Tomasz Golob Bronz. Drużynowych idzie nam jeszcze lepiej, bo 13 razy byliśmy mistrzami świata, 8 zajęliśmy drugie miejsce i 9 trzecie, co razem daje nam 30 medali. I wynikami lepsze od nas jest jedynie Dania. Czemuż żużelnie jest tak bardzo promowany w Polsce, nie wiem. Sebastian Kawka, polski pilot szybowcowy i żeglarz sportowy, piętnastokrotny mistrz świata w konkurencjach szybowcowych, wielokrotny rekordista świata w szybownictwie od wielu lat, w czołówce światowego rankingu pilotów szybowcowych, najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii. I dlaczego taki człowiek nie jest polskim ekspertem od sportu? Dlaczego takiego człowieka się nie promuje? Przecież to powinna być duma naszego kraju. I co? I nic. Freestyle Football Sztuka wykonywania ewolucji żonglersko-cyrkowych. Dyscyplina sportu, która liczy kilka lat. Freestyle Football wywodzi się z piłki nożnej i powstał na skutek udoskonalenia i wymyślania nowych sztuczek piłkarskich. We freestyle football odbywają się mistrzostwa i to właśnie Polacy są w tym jednymi z najlepszych. Jeśli polska piłka nożna szwankuje, a jest taka popularna, to czemu o tym się nie wspomina? Kilka wspaniałych nazwisk się pojawia, na przykład Szymon Skalski, mistrz świata Red Bull Street Style Tokio Tokyo. 2013 i Mistrz Świata 2011 Super Bowl Praga Paweł Skórka, Mistrz Europy 2014 i Mistrz Świata 2011 Super Bowl Praga również Mistrz Europy 2010 Łukasz Chwieduk, Mistrz Europy Praga 2010 i Budapeszt 2013 Michał Rycaj, Mistrz Świata 2013 F3 World Tour i Wicemistrz Świata Super Bowl Praga 2012 oraz Mistrz Świata 2015. Daniel Mikołajek, Mistrz Europy 2014 14, czy choćby Krzysztof Golonka, Mistrz Świata Praga 2011, gdzie się pojawiają te nazwiska nigdzie. Kierowcy. Choć Robert Kubica jest powszechnie znany, to trzeba wspomnieć, że na tym nie kończą się nasi kierowcy. Na liście driverów, którzy zapisali się na kartach historii można znaleźć wiele wspaniałych nazwisk. Wśród nich Maciej Oleksowicz zadebiutował w rajdach w 2000 roku podczas rajdu Moto 2000 Fiatem Cento Sporting w klasie A0. Startem zakończył się trzecim miejscem w swojej klasie. Michał Sołowow, trzykrotny wicemistrz Europy, dwukrotny wicemistrz Polski. Dwukrotny wicemistrz Europy i dwukrotny wicemistrz Polski w rajdach. Michał Kościuszko rywalizował w rajdach Mistrzostw Świata o tytuł mistrza w kwalifikacji juniorów, a następnie w cyklu dla samochodów produkcyjnych. Od sezonu 2013 startuje w najwyższej kategorii WRC. Od 2007 roku reprezentuje Polskę w rajdowych Mistrzostwach Świata i tak naprawdę w wielu innych. Szkoda, że rajdy pomija się w telewizji, bo to niezwykle ciekawy temat. Muzycy: jest w Polsce tak, że mamy dwie kategorie muzyków: tych znanych w Polsce, typu Margaret albo Sarsa, i oni robią straszne badziewie, i słuchać się tego nie da, telewizja za wszelką cenę chce z nich zrobić autorytety. I są znani ci na świecie, ich się pomija albo na nich się najeżdża. Popatrzcie, to najczęściej słuchani polscy muzycy według Spotify. Kogo z nich znacie? Szanujecie, bądź nie wiem, się nim inspirujecie. Myślę, że Michał Szpak jest jeszcze jednym z tych docenianych przez polskie media, no ale na tym się kończy. Wielcy nie mają możliwości rozwoju, bo raczej wciska się u nam tandetę. Podróżnicy. Odchodząc od tematyki sportu czy muzyki, dziennikarz, prezenter Dawid. Andres, Podróżniki prowadzący program Ciężarówko Przestany. Facet jest obłędny, zaś jego program nadal dość niszowy. Popatrzcie na programy telewizyjne Azja Express, Ameryka Express, Iron Maidan albo Lepiej Późno Niż Wcale, czyli programy, w których telewizja opłaca własnych celebrytów, żeby ci sobie pobalowali, zaszaleli, a tępy lud na to popatrzył. A naprawdę świetni podróżnicy, Martyna Wojciechowska, Wojciech Cejrowski, Paweł Ciupa, Kaja Kraska, Marek Kamiński, czy właśnie... Dawid Andres. Są pomijani, choć oni by pokazali świat naprawdę z niesamowitej strony. Są obłędni. I na przykład taki program, że każdy z nich ma przebyć jakąś tam drogę, na przykład z Indii do Turcji i każdy ma swój sposób, żeby to zrobić i pokazuje to, co chce. Taki swoisty wyścig. Przecież to byłoby genialne, ale gdzie tam lepiej wysłać Majdanów na wycieczkę? Koszt ten sam, a celebrytów się opłaci przy okazji. Tak w temacie Iron Maidan Nie wiem, czy to oglądaliście, ale Majdan ma naprawdę potencjał na prezentera. Program polega na tym, że dostają oni jakieś tam zadanie i muszą je wypełnić. Takie survivalowo-podróżnicze. I Majdan pokazuje, jak to zrobić, opowiada, co nieco pokazuje, jak wygląda kultura, ukazuje jakieś plusy i minusy. No po prostu opowiada. A jego tempa żona, o fu, ale to kurzu, nie zrobię tego challenge'a, o ble, ratunku, ja wracam do Polski. No po prostu zepsuła cały program. Łukasz Babatunde, bardziej znany po prostu jako Babs. Polski wrestler, futbolista, reprezentant Polski w tej dyscyplinie sportu. Trzykrotny mistrz i dwukrotny wicemistrz Polski. Brązowy medalista Mistrzostw Czech. Były gracz klubu Minnesota Vikings, naprawdę wielkiego klubu futbolowego, jeśli ktoś się interesuje, to wie. Jest synem nigeryjczyka i Polki. Facet odnosił sukcesy w trzech dyscyplinach. W koszykówce w 2005 roku zdobył mistrzostwo Polski juniorów w koszykówce grając w drużynie Śląska Wrocław, futbolista i wrestler. W futbolu zaraz opowiem, ale trzeba wspomnieć, że w kwietniu 2016 roku dołączył do systemu rozwojowego WWE Performance Center jako jeden z 10 nowych rekrutów trenujących wrestling. Zadebiutował podczas gali Greatest Royal Rumble 27 kwietnia 2018 roku w 50 osobowym Royal Ramble meczu, wchodząc na ring z numerem 37, wystąpił z największymi gwiazdami tego sportu, a przy tym na jego spodniach widniała flaga Polski, a w polskich mediach cisza futbol amerykański. Taki niby amerykański sport, co się w Polsce tylko ludzie w to bawią, a tak na serio Polacy są naprawdę w to nieźli. Mamy w Polsce ligę. W sezonie 2013 występowało w niej 74 zespoły w czterech klasach rozgrywkowych. W 2017 roku najlepsze polskie drużyny założyły nową federację, ligę futbolu amerykańskiego, w której jest 19 klubów w dwóch klasach rozgrywkowych. Co do osiągnięć to na World Games 2017, czyli na w olimpijskich sportów nieolimpijskich, które zresztą odbywały się w Polsce. We Wrocławiu zajęliśmy czwarte miejsce, przegrywając w meczu o trzecie miejsce z trzykrotnym mistrzem świata Stanami Zjednoczonymi. Zaś w Lidze Mistrzów Futbolu Amerykańskiego polska drużyna Panthers Wrocław pokonała finale Siemen Mediolan. Po raz pierwszy do tego turnieju zakwalifikowała się polska drużyna i od razu go wygrała. Igor Tracz, polski maszer, wielokrotny mistrz Polski, Europy i Świata w wyścigach psich-zaprzęgów. Ogarniacie tę historię? Zainteresował się psami i wyścigami psich-zaprzęgów w 2000 roku po zabraniu ze schroniska Psa Rasy Husky. Od 2006 roku wielokrotnie zdobywał medale na mistrzostwach w Polsce i w Europie, od 2009 roku również na Mistrzostwach Świata. Rozumiecie, mamy w Polsce Mistrza Świata w wyścigach psich-zaprzęgów. Czy to naprawdę nikogo nie rusza, że Polacy potrafią robić takie rzeczy? Astronomia no właśnie a NASA odkryła to, a NASA odkryła tamto a naukowcy z NASA to coś tam a Polska na polskich uczelniach wyższych przecież konstruuje się marsjańskie łaziki. Do tego, jeśli pomyśleć o astronomii, to na myśl przychodzi nam Kopernik, ale nie był on jedynym geniuszem z tego zakresu z naszego kraju. Na liście zasłużonych polskich astronomów jest aż 189 nazwisk, w tym Heweliusz, Kordylewski czy na przykład Wolsztan. No ale o nich się nie pamięta, prawda?